Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł, a dziś jest Bert, Jeroszelka i Ren. O tak, to ja. Cześć, cześć. I dzisiaj ostatnia misja. Ostatnia misja. Tak. Ej, to ja. To ja chcę czytać. Pierwsza dawka, 2.6, wykolejeni. Yeah! Hej, świeżak, co wiesz o Human Labs? Ponoć mają tam trochę czystej nauki. Może to jakieś lekarstwo, a może super, fajny... lekarstwo dalej. Królik mówi, że jeśli mamy zacząć rewolucję, ewolucję, musimy zdobyć kawałek tego tortu. A tort jest smaczny. Łap za układ okresowy, profesorze. Idziemy tam. Yeah. Dobra, no to idziemy. Tak, będzie mnóstwo króliczków. No na to wychodzi chyba, że tak, że będą króliczki, chomiczki i w ogóle. Nie no, królik może tylko mówić, czyli na przykład może być tylko narratorem całej naszej misji na przykład. Ale jaki tort mamy zabrać, w sensie jaki pewnie tort? Królika. No dobra, to kawałek. Też, tak. Kawałek, nie. Czyli ten jego puszysty ogon. No. Dobra. Ej, ale fajnie. Podoba mi się. Jestem zielony. Jesteście... Klaunami jesteśmy, co powiedziałeś? A, ale z was klauni. Czekaj. Dwuosobowy, ale... tak dzwoni. Dwuosobowy, tak. Jedź! Dawaj, dawaj, panie Berber. Tak? Nie mam tym razem motoru, ale. Jedziemy z kulkami. Kim ja jadę, przepraszam? Ze mną. Z żoną przyszło. A faktycznie. Poznał. To nie rozwalaj. No przepraszam, dobra. Jedziemy, żeby się. Mam milion FPS-ów, na nas dogoni pewnie. 107 km do przejechania? 107? Pewnie do. Humana trzeba jechać. No. Możemy. Najdłuższa misja ever. Możemy rozplanować nasze poczynania w tym momencie. 9 km czy 10, więc. Może jeszcze 10 osób będzie mówiło naraz. Będzie najlepsze to w ogóle. Tak, 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 tak. Tak, myślę, że zdecydowanie myślę, że właśnie narracja. Jeszcze możemy tutaj pośpiewać kolędy. My jeszcze mówimy i będzie super. Super. Czemu tylko ja mówię? Widzowie ale... są zadowoleni. Widzowie są bardzo zadowoleni. Powinni wszyscy jednocześnie mówić. Ja w tym momencie chyba powoli doganiam. Ja ostatnio czytam nawet ten komentarze u Pawła i ludzie są zadowoleni. No właśnie, dajcie nam jakieś ten kosmiczne, pozytywne łapy kocie w, tam na dole, wiecie, no. Tak. Tam na dole, tam, tak, tak. To jest ostatnia. Ja w ogóle to jest totalnie niskie auto. Jeśli chcecie więcej, to spuścimy się w maju lub czerwcu, no. A ewentualnie w lipcu. Ale po prostu w odcinku, tak. Dobra, lecimy do Human Labs. Mają milion FPS-ów i nas nie doganiają. Słuchajcie. Ja nie wiem, co chwilę coś innego, komuś innemu wynajmują te rzeczy. Lecimy? Co to jest grane? No, możemy lecieć. Powiedz, że lecimy. A ja wiem, że jednak idziemy. Zombie nawet tam robiliśmy przecież. Wszystko tam robiliśmy. Wszystko tam się robi, nie? Nawet pasztet. Bert? Bert? Yes. Yes. Hello, Mr. Berbert, how are you today? Po polsku, proszę. Dzień dobry, panie Berbert, jak się dzisiaj ma? Oj, Joszelko, jak ty ładnie dzisiaj wyglądasz. O, dziękuję ci bardzo. Ja. Mam nadzieję, że mówisz... sobie właśnie na ciebie patrzę. A ty ohydnie. Chociaż w grze mi to mówisz. Chociaż w grze mi to... Naprawdę? Chcesz zaprzepaścić tą misję? No tu na skróty jedziemy, nie będziemy jechali dookoła przecież. O, te skróty zaoszczędzają 2 kilometry aż. No. Dobra, dokładnie. Poczekajmy, żebym nie tylko ja miał content. 2 kilometry. Chodźcie, content wam ucieka, yeah! Co wam powiem? Dobra, ja właśnie nie wjeżdżajcie tam jeszcze, poczekajcie, bo tam... Przynajmniej w grze jestem w stanie od Pawła usłyszeć, że ładnie wygląda. Ej, nie czekaj, ładnie. My tutaj... Dobra, dojeżdżamy. O nie, nie, hamuj! Dobra, jedziemy. Co? To jest? To i skopiowali tą misję, czy co? Nie, ale generalnie z tego co wiem, jak się... Ktoś? Jak się tego ziomka tutaj zajumie, czy coś, to mam, nic się nie... To nie ma alarmu. No właśnie tłumik, nie? No, poszedł tłumik. Okej, no to nara. To nie był tłumik. To jest kamera. Tam jest. Jaka kamera? Dobra, kamera rozwalona. Tam dwóch gości. Czemu ty, Berber, wysiadłeś? Co ty masz? Fajnie jest. Generalnie musimy się tutaj zaczaić po prostu i zniszczyć ludzi. Tak jak napad na Kaju Periczko, po cichu. Czy pistolecik z tłumikiem? Najlepiej by było. Ja mam, mogę ci dać, proszę. O, ja mam. Dobra. G-dropie. Jaki różowy. O kurde. Rzuciłeś granat. Nie ma problemu, oni to nawet tego nie zauważyli. Dobra, oni są głusi. No nie tak. wiem. Nie, jednak nie. No chciałem dropnąć wam broń. To wszystko twoja wina, Paweł.
Wszystko twoja wina, Paweł. Teraz muszę ich zniszczyć. A można zrobić na głośno, czy nie? Można zrobić to na głośno, można, chyba. Można, się. Można. A to lajtowo. Dobra, wyciągam tłumik. Tłumik. A teraz to ty tłumik możesz, wiesz co z nim zrobić. Ale mu dałem. Strzała w czoło mu dałem. Do majtek. Do czego? No w majty chowam. Ja chciałem być miły i... No i rzuciłeś nam Chciałem ci dropnąć broń. CS-ie dropy się pod gry. W Valorancie pod gry. Dawaj, ja hakuję. Nazwa innych gier tutaj, no. Dobra, Joshelken, hakuj! Hakuję! Nepchaj pendrive'a i wyciąg pendrive'a. Hakowane. No. Można wchodzić. Można? Można. Puta wieża. No to co, no to wchodzimy czy nie? O jest, oła, mój bark. Nie wiem kto to walnął, bo w sumie nie poznaję po twarzy. Nie wiem, jakiś clown. Kolory były. Dobra. Małymi kroczkami, kroczki. Plecy. Co? Jakie plecy? Plecy nam zrobią? Co ty gadasz? Faktycznie. No, mógłbyś wymasować. Dobra, rozmasowuję. Trzeba zrobić, halo? Szukać informacji, czy jakieś tabliczki, ona jest... O, właśnie dobra, wyciągam telefon, już tutaj robię fotę. Wytwoczar, jest, przesuj się, pulpecie, Bertbercie. Wyślij zdjęcie, o, dobra. Chyba było niemiłe. No i wysyłam zdjęcie do tego. Do Daxa. Do X. Okay. Tutaj coś jest. Daj jej. Łom mamy znaleźć, znajdź łom, tu jest gdzieś łom. Masz łom? Znalazłeś łom? Mam łom chyba, tak? Czy nie? Dobra, o, tu leży ja na tym. Łom, a Berkut otworzył. Tu leży. Ja miałem łom. Tu leży łom. Ja też mam łom, znaczy nieważne. Pojemniki zy. Będziemy teraz mogli nosić tutaj, czy co? Będziemy mogli otwierać te skrzynki. Fajnie. Dobra. Otwierajmy sobie. Otwieramy skrzynki, musimy zebrać na dole tam. Otwierać, tak? Tak jest. Pilnować. Patrzcie, mam tutaj proszek do prania. Płyn do prania, yeah. Nie krępujcie się. Dobra, ja wezmę to. Aż ten, o jest, o. Ten właśnie. I tak wszyscy każdy wiedzą, że kapsułki do prania są lepsze. Jakiś płyn do prania. Otwieraj tą trumnę. No otwieram, a nie ma jak nie. Tu nie ma. Działa. Już sprawdziliście? Tak, sprawdzaliście, okej. Okay. Dobra, mam coś. Dobrze. Chyba jeszcze jeden? Nie, mamy wszystkie. O, co tu jest? Co tu się świeci, halo? Nie wiem, co możemy z tym zrobić. Otwieraj. Nacisnąć guzik może trzeba? A nie strzelać? No właśnie miałem wciśnij, ale ktoś strzelił chyba do tego. O, parówy tam są. Parówy siema! Wow, dużo dobra. Was tutaj parówy. Dobra, no. Dobrze. Dobra, weźmy do jednego auta, no, będzie najprościej. Odległość pociągu jakaś jest. No, musimy wykoleić pociąg. Mamy jak Big Smoke. Joszelka, wybierz sobie miejsce. Yes, Big Smoke. Czekasz, tak długo wybierasz. All you have to do is follow the damn train. Dobra, kto prowadzi? No, chyba ty. Ja. A co, to wyścig? Herbert, okej. Okay. To wyścig? Pociąg. Nie, no, w sumie nie wiem. Jest pociąg. Na razie na torach. Osoba, która jest z przodu, czyli Ren. A jak wyciągnę sobie rękę? Jesteś na przednie siedzenia. Nie, ja jestem z tyłu. Lol. A, okej. Okay. Teraz sobie sprawdziłem. Kto by powiedział, że jedzie? No, ja z tyłu. A wiesz, jaka jest z przodu? Ja z przodu tak, po prawej. Dobra, to słuchajcie, to musimy dotrzeć do zwrotnicy przed pociągiem. Tak. Musimy zmienić zwrotnicę, żeby pociąg się wykoleił chyba. Berber, czy ty masz prawko? Jezus, chcesz prowadzić? To się teraz prześwietlimy, spróbujemy. Dobra. A grozisz nam? No tak. To z tyłu pociąg już widzę. Jakieś coś leży na torach. No i też coś leży na torach. No to jest takie specjalne cosio. A, specjalne cosio, które robi cosio, rozumiem. Dokładnie. Dobrze. No ale to, no ja nie mogę, no. Trochę nie cardio. Nie po schodach tam cardio. Na górę? Nie. Dobrze, to no ja się tak nie bawię. Pokolej, ja się tak. Gdzie się ryjecie? A ja się nie ryję. Uuu, yeah. Kto to tak ładnie pociągnął? Ja. Jaszelka pociągła. Okej, okay, i ci on teraz pojechał? Do Wygwizdowa? Mur. Okej, ziomeczki przyjechały. Słyszeliście? Ja chyba tamten tego. Skąd nasze auta tu się wzięły? No, nie wiem, ale fajnie. Się teleportowały. Dobra, śmigamy. Biorę to czarne, to brzydkie.
Dobra, jedź Ren. Dobra, ja... Dobra, poczekaj. Czekaj, gdzie mam jechać? Znajdź narzędzie. Musimy tutaj, musimy gdzieś podjechać jeszcze. Ła. Po drodze. Okej, okay, szukamy narzędzi. Ja brałem je stąd właśnie. No. Mam nadzieję, że jakieś markowe, jakieś fajne będą. Tak, 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 z Nike. Albo z Adidasa, okay. Tutaj ich możesz pożyczyć. Nie. Ja ich rozwalałem, aczkolwiek... Dobra. Piła tarczowa? No dobra, to biorę. A, to ja też muszę wziąć? Nie, wystarczy wy weźmiecie chyba, nie? Dobra, okay. Chyba będą wszyscy wtedy. Dobra, kto wsiada do mnie? Ja wsiadam, bo mam piłę tarczową. Dobra, już nie mogę prowadzić wtedy. Serio? Poważnie? Tędy nie wie wyjadę? Idealnie zrobiłeś tak samo jak ja, nie? Czekaj, bo tu świadek jest. Tam jesteś świadek. Nie. No tam był świadek, dobra, no. Ja naszych niecnych, naszych niecnych czynów. Nie zawiesiłem się. A może tym traktorem? Gdzie oni są? Halo, wsparcie! Druga drużyna brawo, czy jesteście tam z tyłu? Uspokoić się proszę. Jesteśmy... Się do miejsca wykolejenia pociągu. My jesteśmy szwadron wilków. Komando Alfa. Nie puścili, że nie tam nie trzeba. No bo myśmy zmienili jego, dobra, tak powiem... czekamy na was. Jesteśmy szwadron komando wilków Alfa. Dobra, jesteście okej. Okay. Ała? No super, patrzcie, naprawdę, tam jest paciąg. Proponuję nie wysiadać. Dzięki, no że powiedziałeś to, w rychło w czas. Wsiadasz czy co? No dobra, no. Siadaj w łobuzie. Nie, w łobuzie, jak romantyczne. Co się zrobiło? Wow. Możesz tak mówić? Tu to jest familia. Podejrzewam. Tu by się przydał minigun. No i zezłem się przez ciebie tym z minigunem. A to nie ja go wysadziłem w sumie. Dobra, trzeba pootwierać te kontenery. Musimy znaleźć paszki do płania, płynu. Dobra, do no to idę proszę do prania szukać w dalszym ciągu. Dobra. Dobrze, szukajcie, a znajdziecie. Ja wiem, kto tak mówił. O jest, podświetli się na zielone, jak znajdziecie. Wygląda to jak lampion, ale nie, to jest kapsułka do prania. To jest kapsułka do prania, tak, mamy to. Myślałem. Awansowaliśmy. Dobra, na razie... wyrzutnia. Jeszcze musimy poznajdywać trochę więcej. Jakiś helikopter tam dalej leci. Jest też, dobra, mam. Dobra. Staram się go unieszkodliwić. Unieszkodliwić właśnie? Dobra, czekaj, unieszkodliwego. Bo jeszcze trochę daleko jest. Jeszcze kawałeczek jest, ale... Mnóstwo chemikaliów. Okej, mam tutaj kolejną... ampułkę. Ktoś do mnie strzela. Do mnie boli. Tak. Do mnie też byś strzelał. Otwieram kolejny kontenerek. Mamy kolejną ampułkę. Tak. Somebody, coś tam? Coś tam do mnie, szczeka. Co tam miał ciś? Tak, dokładnie. Zdenerwowałem się. Mamy, tak. Dobrze. Tak, jest tutaj. Dobrze, to teraz musimy, nie wracamy. Tędy, tutaj, musicie do mnie. Tak, do ciebie? Drużyna brawo, zaufajcie mi. Dobrze. Raz mi brawo, team. Nie umieraj. Nie mamy życia tutaj. Nie. My tędy, tutaj. Do chwila, to muszę sobie przykucnąć. Blikada mamy jakiegoś? Co to ma być? To. Najlepsze. Okej, otwieram drzwi. Okej. Okay. Możecie wsiadać do mnie, czy nie? Raczej możemy. Raczej. Nie inaczej. Ale tego nie wiadomo. Tak szybciutko, wsiadaj, raz. Ale to wszyscy chyba nie wejdziemy, co? A, to jest dwuosobowe. Serio, nie mogę tam do tyłu? 6 na 6. Ale 6 na 6 w sensie koła. No i co z tego? My się musimy znaleźć coś innego. Co? Dobra, ja cię kręcam. No, stylowo, panie Paweł. No co ja ci poradzę? O, czekaj. Nie jestem w stanie. Dawaj mi tutaj AP na to mizerem. Ja zadzwonię do mechanika. No nie! Jak nie możesz? Rozwaliłaś właśnie Brickade'a. No przykro mi. Czym? Brickade 6 uległa zniszczeniu. No, po 3-4 strzałach z... Nie byłam w stanie go podbić. Szaleństwo, page up! Niczym prawdziwi profesjonaliści. Tak no jest. Moja wina, że... Nie. Bo ja tym razem... Twoja wina... No musisz z impetem. Albo delikatnie z wyczuciem. Nie, ja delikatnie z wyczuciem właśnie wyjechać chciałem. Nie wiem. Ale z impetem trzeba. Okej, czyli znowu lecimy do...
O, jest. To jest brigade, okej. Okay. Dobra, może tym razem ja wyjadę? Dobra, spróbuj wyjechać, no. Dawaj, ty dmuchaj. No, nie ty, albo idź tam, tej strony trzymaj, żebym nie spadł. Co ty gadasz w ogóle? Czy ja wsiadłem ci na kolana? Chciałbyś, nie? No, u mnie stoi. Chwilę na kolanach byłem. Ej, u mnie w ogóle nie siedzisz, u mnie stoisz w tym. A, wypadłeś jeszcze. Co jest? Co to miało być? Na kolana od Rena siadłem? Czekaj, mogę do ciebie usiąść? O, też usnąłeś? Nie utykam. Dobra. Ja jadę. Dobra, yeah. Dobra, jedziemy. Patrz, prawdziwy rajdowiec, kierowca. Masakra, słuchajcie, co to w ogóle było? Ja u mnie? Ogóle... Tak, u mnie wsiadłeś, gdy ja byłem za kierownicą, ale wsiadłeś i byłeś po prawej stronie, ale stałeś, no nie? Tak, stały. Tak, w ogóle nie ten. To samo miałem właśnie. I byłem w pojeździe, ale position, nie siedziałem i position. I pose jakiś, no. No co za tutaj jakiś ten? Pomogę wam. No. Dobra. Dobra. Dobra, tak powoli jedziecie. Właśnie. No bo mamy powolne. A, okej. Okay. Bardzo powolno. O, czekaj, bo ja kieruję. Co robisz? No na skróty. Zatankować. O, zatankować! Dobra, jedź. No, ja będę strzelał do nich. Ty jedź po prostu. No nie, nie mogę. Naprawdę. Zestresowałem się teraz, no. No od lewej, do lewej, do lewej, do lewej musisz. Musisz przejechać. Dobra. Ach, dobra. Chcecie dobra, coś z tego ze stacji? Idziemy. Jakieś biszkopciki. Biszkopciki i te sprawy? Ojejku. Już myślałam, że rozwalisz. A proszę cię. Dobra. Taka wiara w moją osobę. Są tam gdzieś jadą. W twojej umiejętności, nie w twoją osobę. To dalej w moją osobę. Okej, okay, szybko zmienię sobie tylko no, o nowe palca. No cóż, karma. Karma jest dziwna. Wyprzedź. Wyprzedzam. Duże to W, normalnie. Gaz okay. W dechę, a nawet trochę do asfaltu tam. Mhm. Dobra, na razie chyba nic nie jedzie. Bo po prostu hamujesz. No nie teresuj no nam. No co ty im robisz? Przestań krzywdzić nasze no oni krzywdzą moje uczucia, naprawdę. No co za parwa. Jak zginiemy, to będziemy musieli zdać to powtarzać. Będziecie mi... Upsi. Okay. Giniemy zaraz. No. Dobra, jedziemy. To macie jeszcze no, życie, no na spokojnie. Ale my jedziemy we dwójkę, więc jak to auto wybuchnie... To... Zginiecie razem w tym samym miejscu, a to znaczy, że razem... Zaliczy jako jedno. Tak, na pewno. Tak jest. Nie, no niestety tak, nie działa do końca, no. Ale... Taranem, yeah! Dobra, jesteśmy coraz bliżej. Coraz bliżej święta. No dojeżdżamy. Czy hamować myślisz? Tędy? No dobra, a tak, faktycznie, dobra. Dobra, nie ma hamowania. Dobra. Tędy. Pierwsza a teraz... Ale poczekajcie, halo. Ła. Dobra, poczekajmy. Dobra. O, tam jadą, widzisz? Na skróty coś pojechali. Coś na skróty nawet pojechali. No, oszuści, tak. Oszukiści. Jak oszukiści? Dobra. Dobra, zaparkuję ci tutaj ładnie. Nawet tyłem tam w sumie. Tam środka trzeba jakieś chyba. Tak. Nie przyjedzie Daxa. Ja, ale co ty na wstecznym chcesz tam parkować? O. Oczywiście. Słyszysz ten dźwięk? Tył? No. Dziwne. Faktycznie. Dobra. Ej, co podskakujesz? Nie podskakuj. Zaparkowałem ci tyłem. Patrz jak elegancko. Dobra, elegancko. Można rozładować. Francja elegancja. Dobra. Dobra. Ach, gdzieś ci nie dotknął. Mamy to. Elegancko. Zrobione. We are not a gang, yes! Dobra, to wracamy na sesję w takim razie teraz. Chyba. Albo będzie jakaś cutscenka jeszcze w finale. No, zobaczymy. No, zobaczymy. Tak, zobaczymy. Dobra, moi drodzy, skończyliśmy wszystkie zadania i odblokowało się coś w środku. Chodźcie, zobaczymy, co tam jest. Idziemy! Podzwonił tak, że podwoził samochód dobra, i można się nas. Bawić i w ogóle... Ja sam wbijam, bez zaproszenia, na... Rivery. Dobra, wchodzimy do środeczka. Na web. I mamy tutaj tego brigada, tak? Co tam masz? Na krzywe nogi. Dobra. Chodźcie. Chodź tutaj. Patrz, co dostałeś. Patrz, jaki ładny. Amerykański. Dobra, tu mamy co? To ukradnie wyposażenie wytwórni z polskiego magazynu, aby odblokować możliwość zakupu wytwórni i założenie nowego biznesu. Fajnie, że nowy biznes. Wszystko trzeba kraść.
No to typowe. Czyli najpierw trzeba ukraść, a potem dopiero odpowiem. Ale to masz tam panią z kascenki. No widziałem. Widziałem, nie podchodzę nawet. Dobra, to co, wchodzimy do środka chyba, co? Poka, gdzie? Gdzie? Elka? Wytchnienia. Chyba będziemy kraść zasoby, wiecie? To będziemy kraść? Chyba najpierw się kradnie zasoby, a potem się chyba dopiero ulepszy. Tak? Chyba tak. Okej, ukradnie wyposażenie wytwórni. Dobra, słuchajcie, czyli musimy ukraść zasoby, więc mamy trzy, że tak powiem, elementy. Czekajcie, gdzie będzie bliżej. To będzie bliżej chyba, co? To będzie pierwszy. Jest taka możliwość. Kierowca, the one ran. I zobaczymy, co się będzie działo. Okej. Dobra, ej, tu było wcześniej. Nie, tędy też może jechać. No każda droga prowadzi do Pyskowic, nie? Gdzie? Dokładnie. O rany, poza tym, że właśnie robimy teraz kółko. No dobra. To prawda, o. Chodzi. Tak, proszę. Proszę ładnie tutaj nas wykierować. Dobrze, dobrze. Tędy. Ja bym jechała zgodnie z linią. O. Ale mnie miota. Normalnie. To jest szybkie auto chyba, co? Ren. No trochę za szybkie jak na mój brak prawo jazdy. Okej, dobra, no to co? Kilometr został do miejsca docelowego. No już nawet nieprawda. Ale to jest nawet świąteczny auto, bo popatrzcie na tylnie światło tego samochodu. Wygląda jak choinka. Wygląda jak choinka, czyli świąteczny. Wygląda jak Dacia. Tak, Sandero. No, mniej więcej. No. Napiszcie komentarz. Więcej czy tak. Więcej? Mniej lub więcej. Dobra, napiszę ci w komentarz. Dobra, uwaga, dojeżdżamy. Nie wiem, czy to będzie jakieś strzelańsko czy coś. Pojechałeś. Nic nie mam. Pojechałeś, no bo ta kobieta za kółkiem tam w białym aucie mi to zasunęła. Dobra, uwaga. Jakby był tam facet, też bym tak powiedział. Dobrze. Dobra, wyszedłem. Taktyczne wyjście. Ja nic nie mam. Nic ja teraz też nie widzę. Tu jest. Gdzie? Tylko pan Paweł idzie chyba. Dobra, panie Pawle, pan odbija. Przygotowajmy. Wyposażenie wytwórni kwasu musi być wykonane samodzielnie. Dobra, no trochę lipa, że muszę zrobić to sam, ale będziecie mogli mnie wspierać, myślę. Tak, więc to jest, jak ta firma. Chcesz coś zrobić, zrób coś sam. Co? Będziecie przeszkadzali? My możemy się tutaj pobawić po prostu, dlatego raz ja jestem, ty bawię się w Mr. Beasta. To co się dzieje w ogóle? A tu czekajcie, wezmę tu lekko po cichu i tutaj zlikwiduję. Dawaj, Joszelka, jak dobra, zrobisz dobra. Tutaj ładnego bączka, zapłacę ci $1000. Tak. Dobra. Może być na tobie? No, tak. Dobra. Paweł tam, wiesz, pożycza sprzęt. Okej. Okay. Wiem. Dobra, i tutaj dobra, niech będzie. Muszę. Okej. Okay. Teraz, Berbert, jak wejdziesz na dach tego auta. A, tu są tylko... A, dobra, czyli 3. Też dam ci 1000. Na dach tego auta. Tak. Dobra. O, dobrze, tak, stylowo. Tak. I masz 1000, proszę bardzo, łapce. Zbieram. No, wiesz, popierdź tym wózkiem. Dobra, a kiedy Joszelka właśnie tam skacze pomiędzy samochodami, no, może dobra, opowiem dobra. Sponsorze dzisiejszego filmu. Nie. Okej. Okay. Chyba ja jestem sponsorem dzisiejszego filmu. Dobra, ogólnie trochę chwilę dobra. Zajmie, bo tu, a mnie atakują cały czas. No, my dobra. Sami. Dobra, czekaj, będę cię wspierał. I od razu działa? Atak jest na mnie. Panie działa. Dobra, wsiadam. I ktoś się tam daleko zrespił, jakiś zdenerwowany. Widzicie to? Znaczy ktoś tu biegnie. A zagrał po prostu. I'm gonna commit. Czuję się jak w mojej pierwszej biegnie. Pracy. Znaczy w drugiej. To ktoś biegnie. No tak, no bo ja też jeździłem wózkiem widłowym. Nieźle, nie? Tylko nie takim, tylko boczniakiem. Czyli tak, wiecie, bokiem siedziałem. To w ogóle jest, żeby to opanować. Boczniaki to takie grzybki. O! Och, czekajcie, takie bo tutaj jest... Ktoś wymyślił jakiś... Co? Taki duży nadal podjazd, nie bez sensu. Duży podjazd. Duży... tak. Duży w Japonii. Dobra. Co? No zostaw mnie! Dobra, czekaj, tutaj muszę tędy zawrócić no chyba. No i oczywiście, że musiał. Wziąłeś i znikło, ej, wziąłeś i znikło. Pierona. Pierona. Dobra, dojeżdżam. Ja mówię... Dojeżdżam. Co to się stanęło? Jak też dobra. Mi się wydaje. Tyk. Pyk. Tędy, tutaj. Masakra, tu jest ciasno po prostu. O, znacie, powiem wam żart. A to z jednej wytwórni muszę wyrzucić te rzeczy, czy, że tak powiem, z każdej będę musiał z tych trzech? Nie, z jednej. Mam nadzieję, bo to... Dobrze, nadzieję. Generalnie jest takie auto w GTA. Bardzo dobre dla facetów lub kobiet, które zdradzają i nazywa się Cheetah.
Okej, okay, jaki dobry żart wymyśliłem, to właśnie teraz. Dobra, słuchajcie, załadowałem, wyjeżdżam za chwilę. O, patrzcie, on już wyjeżdża. Wyjeżdżamy. Mam zapakowane tutaj pojemniki z klockami Lego chyba. Chyba? No tak to, to wygląda. Ja by tam klocki Lego trzymali. Dobra, gdzie będzie wyjeżdżał? Dobra, tam wyjechał. Wierona, pomóżcie tutaj, ludzie! Dobra, biorę moje super giga auto. Gości nawet nie mamy zaznaczonych. Dlatego musimy się domyślić. Musimy się domyślić, że to oni. Byle nie Pawła. Dobra. Ty, oni mają kuloodporne szyby. Dojeżdżam, dojeżdżam. Dobra, dobra, spokojnie, czekaj tu w prawo. Ja w ogóle jakim cudem? Co jest? Kto tak skręca? Pudełeczka. Nikt... A teraz tam pędeka jest. To drzewo. Dobra, ja ogólnie cisnę na maksa. On ciśnie na maksa, a nie na low, dobrze. Żeby jak najszybciej wyjechać. Dobrze, jedź, jedź. Bo tu się dużo dzieje. Dużo, dużo. No, za dużo. Dużo, za dużo. Kundel do mnie dzwoni, co? Dawaj, odbieraj. Nie, kundel. Taki piesek. Kundel. Ogólnie... Co jest? No, to było ryzykowne. To nawet się nie spodziewałem, że tak to wejdzie. Jest, ja jestem sam pewien, znaczy jestem pełen podziwu sam swoich skilli tutaj, normalnie nie patrząc, strzelasz w bug i tak dobra, dalej. Dobra, czekaj, postaram się tu wjechać szybciutko, bo tu już tutaj siedzę dawaj, na ogonie. Dawaj, dawaj, dawaj. My cię siedzimy na ogonie. A, to wy, to było, że przez chwilę byli jeszcze. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze, 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 no, idealnie. No, dobrze, minąłeś. Okej, okay, wierzam, dobra, wierzam, dobrze. Wziął i znikł. O, najpierw znikł... Wyposażenie wytwórni zrobione. Nice. Ej, najpierw znikła... Dostarczone. W ogóle tir zniknął, znaczy to autka, a potem to naczepa. Dzień Paweł. Porozmawiaj z kundlem w warsztacie pojazdów, żeby zainstalować wyposażenie i uzyskać dostęp do wytwórni. Oh yeah. Dobra, ja was może zaproszę tutaj, zaproś do freak shopu. Ren, Bert i Oshela. Poproszę o zaproszenie, dokładnie tak. Dobra, proszę zaproszenia. I ogólnie tutaj ten człowiek to się nazywa Kundel. Door is open, jest. Yes, jest. Okej, okay, żeby zainstalować wyposażenie i uzyskać dostęp do wytwórni, ja trzeba zapłacić 750 tysięcy dolarów. To aż tyle? Symboliczna kwota. Jest symboliczna kwota, biorąc pod uwagę no inne ceny biznesu. Dobra, to co, zamawiam? Zamów, zamów. A nie. Tak, poproszę. O, ja wszedłem do swojego. Ale gdzie zniknąłeś? Okej, okay, posiadasz teraz własną wytwórnię. Podejdź do bocznych drzwi, żeby wejść. No nie zdążę doczytać. Na tą modyfikację można jeszcze zrobić. O, czuję się samotny. O, jest, znowu. O, jestem, okay, jestem. Jest. I samochód jest gotowy. Zobaczcie, jak się w ogóle zmienił. A do kundla, jak podejdę, to mogę modyfikować. Zaraz tak zobaczmy, jest, co możemy zrobić. Możesz zmodyfikować ulepszenia, i pancerz. O, ale możemy tuningować to w ogóle. Tak, i tak, możesz ten motocykl dostarczy obok. Tak, tak, również tak można tuningować. Tu z tyłu masz motorek na pacę. Okej, okay, słuchajcie, ogólnie ten tuning to zostawimy sobie na następny odcinek już, myślę. Nie będziemy się tak ten... Tak, tak, tak. Jeśli chcecie tuning tego, to możecie zostawić dużo łapek w górę dla Pawła i dla mnie. Tak. Dla Joszy tak, i dla Berber. Więc. I dla kogo jeszcze? Dla Pawła. Ale tak, łapa się przyda. Tak. Okej, okay, dobra, moi drodzy, tym sobie już nas dokończymy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, papa! Pa. Na razie! Bye, bye.